Jesteśmy przed pokazem Doroty Goldpoint i przed wykładem Zmiana jest kobietą. No i właśnie, jak te zmiany u Pani wyglądały na przestrzeni lat? Zależy, o jakie zmiany Pani pyta, bo pytana tutaj już kilkakrotnie, odpowiadam ciągle to samo. Zmiana kojarzy mi się z upływem czasu. Ponieważ moje życie i moje wartości zostały przewartościowane już dawno temu. Myślę, że byłam od Pani młodsza, jak już na pewno wiedziałam, czego w życiu chcę, a już na pewno czego nie chcę. W związku z tym nigdy z tym nie miałam problemu. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten okres pandemii, jak wszyscy opowiadali, że teraz cudownie, ludzie będą siedzieli w domu, będą się kochali, całowali, będzie miłość wszechobecna. Nic bardziej mylnego. Jeżeli ktoś nie miał wcześniej przewartościowanych wartości swoich własnych życiowych, to w pandemii mi było tylko gorzej, bo ludzie, którzy nagle po wielu, nawet kilku miesiącach prawie nie widzenia się, bo często chodzili do pracy i spotykali się czasami wieczorem w nocy, nagle zostali zamknięci w domach, to wyzwoliło wyłącznie dużo trucizny, nic więcej. Owszem, na pewno były takie domy, gdzie pięknie się to toczyło, ale myślę, że tych domów było bardzo mało. W związku z tym ta pandemia, myślę, uzmysłowiła, że te zmiany warto dokonywać, tych zmian należy dokonywać jak najwcześniej. Mówię o takim fizycznym, takim zmienianiu się, dlatego że nie mogę mówić o swoich wartościach, bo one już dawno są ustalone. W związku z tym słyszę, jak tu koleżanki opowiadają, że ta właśnie ta mądrość, ta dojrzałość. Ja jestem starą duszą. W związku z tym dojrzała byłam bardzo wcześnie. Miałam jakieś 16-17 lat. I byłam taka zawsze bardzo wsobna emocjonalnie. Wszystko przeżywałam, wszystko rozpatrywałam. W związku z czym nie mogę sobie tych pytań teraz zadawać, bo one już padły. Ja już na nie znalazłam odpowiedź. W związku z tym na chwilę obecną mam wrażenie, że ta zmiana łączy się głównie z moim wizerunkiem, znaczy z moim ciałem, z moją twarzą, która się zmienia po prostu, a ponieważ starzeje się przysłowiowo godnie, czyli bardzo tej starości nie zatrzymuje, czy tej młodości nie zatrzymuje, jak Państwo widzą, jestem naturalna, to znaczy mam swoje zmarszczki, mam swoje usta, mam swoje wszystko, to jakby ta zmiana tym bardziej boli, bo widzę koleżanki, które są w moim wieku, a są ode mnie młodsze. Więc to wszystko, no tak się miesza i tak trudno znaleźć na to odpowiedź, nikogo nie oceniam, oczywiście niemniej swoje wnioski jakieś tam wysnuwam. A co Pani sądzi właśnie o tym poprawianiu urody? Myślę, że poprawianie urody jest to prywatna sprawa każdego człowieka. Uważam, że medycyna estetyczna powinna według mnie w takiej doskonałej formie służyć osobom pokrzywdzonym przez życie. Takie jest moje zdanie, które cierpią, które uległy deformacji w związku z wypadkami albo w związku z deformacją jakoś podczas urodzenia albo nabytymi wadami. No nie wiem, całe mnóstwo, prawda, takich przypadków można by znaleźć. Ale oczywiście no, dziewczyny nie lubią u siebie fragmentów pewnych i to zmieniają. Wszystko jest dla ludzi. Myślę, że szkoda tylko przesadzać, bo oglądając zdjęcia gwiazd, zwłaszcza amerykańskich, które kiedyś na przykład były moimi ulubieńcami, były takie piękne, a teraz powiem szczerze, że ja ich nie poznaję i to mówię bez złośliwości, naprawdę są kompletnie inne. To myślę, że trochę szkoda. Trochę szkoda, ludzie tak zapędzili się, tak trochę niepotrzebnie. No ale nie mnie to oceniać. A co Pani robi, żeby zachować taką figurę rewelacyjną? Figurę? A, to jest wielka tajemnica. Wtedy, kiedy trzeba, nie jem. Lubię jeść, uwielbiam słodycze. Niestety lubię tłuste mięsiwa, tłuste kiełbasy, karkówkę. Uwielbiam boczek. I proszę mi wierzyć, tylko wstrzemięźliwość pozwala mi zachować jako taką figurę. Ćwiczę oczywiście od lat, ale ćwiczę ze względu na kręgosłup, który mam bardzo chory i powiedziałam, że się nie poddam skalpelowi. Nie ma takiej opcji, dopóki chodzę. W związku z czym tak naprawdę tylko głodówki powodują, przysłowiowe głodówki, no nie to są jakieś długie, bo znam osoby, które głodują 20 dni. To jest dla mnie nie do przyjęcia, ja bym chyba umarła. No w każdym razie tak, próbuję zachowywać taką równowagę. Jak sobie zrobię jakąś głodówkę, to potem sobie troszkę dam jakieś nagrody i zjem na przykład bezę. A jak znowu trochę za dużo pojem bezy i jakichś tłustych mięsiw, no to potem zrobię sobie trochę więcej głodówek. I tak to się plecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.